a w 1864 styczniowym. Oba zakończyły się klęskami, ale ukazały męstwo i determinację Polaków znanych, takich jak generał Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Józef Poniatowski czy Piotr Wysocki, jak i tych bez niej. Wielkiej Światowej Wojny.
Miał lepszy los, zagrzewała Polaków ze wszystkich zaborów do walki o Polskę na frontach I wojny światowej. W 1914 roku Józef Piłsudski zaczyna tworzyć Legiony Polskie. Miejsce powołania oddziałów polskich staje się też Francja, w której powstawała pod dowództwem generała Józefa Hallera Armia Polska, zwana Legionem. Dowódcy pragnęli zwrócić uwagę świata na kwestię odzyskania niepodległości przez Polskę. Żołnierze walczyli i modlili się. Thank you.
11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, a Rzeczpospolita powróciła nam na Europę. Józef Piłsudski podjął trudne dzieło odbudowy państwowości Polski. Polacy znaleźli się we własnym domu. Do tata.
na ci rany skryte, głębokie na twarzach blizny i z nich cię będę jak liter, uczuj imienia ojczyzny. Ojczyzna to także hymn narodowy i pamięć o bohatera. Ojczyzna to jabłonie kwiatami obsypane i modne chaby z orzu i jasne śpiew z kobronka i srebrnouskie fale odrzańskie i wiślane, skalista grań tatrzańska i mazowiecka łąka. Ojczyzna to wszystkie miasta, ulice i stadiony, wszystkie kuty i wszystkie polskie szkoły, to porty i okręty i morza przedzielone, to zwykły dzień roboczy. Ojczyzna to nas bliski, to miły numer i matka. My mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętajmy jednak o tym, że przedtem powinniśmy pamięć, a ojczyźnie miłość. My to mamy szczęście, że w tym momencie żyć nam przyszło w kraju nad Wisłą. My to mamy szczęście. Wolność się domagać. Ciesz się, Polaków, wolnej.